Dzień dobry. Wita się z Wami Izabela Dab, czyli Craft Iza. Witam serdecznie na moim kanale i zapraszam dziś na prezentację zakupów przedurodzinowych. Druga część filmu zakupowego pojawi się gdzieś tam pod koniec tygodnia. Ja zamówiłam sobie w prezencie urodzinowym od mojego męża trzy fajne rzeczy, więc to będzie bardzo krótki film, ale dość intensywny, jeśli chodzi o te zakupy pourodzinowe, czyli takie, wiecie, prezentowe. Zaczynamy prezentację zakupów marca od zielonych kotów. W zielonych kotach, no nie uwierzycie, musiałam dokupić kolekcję Unicorn Suite. Unicorn Suite, gdyż ponieważ mam zamówienie na album dla dziewczynki i na kartkę urodzinową i to się musi wydarzyć do 21 chyba albo 2 marca, więc no szybkie zakupy, to jeśli zależy Wam na tym, żeby dostać paczkę w sobotę, kiedy zamawiacie ją w czwartek czy w piątek, no to zielone koty. Paczka weekendowa zaraz jest. Naprawdę, no ja byłam w szoku termicznym, że to tak szybko poszło. No więc mamy kolekcję i zestaw papierów bazowych Unicorn Suite oraz elementy do wycinania, te mix. Wszystko, co miałam z poprzedniego albumu, który jest tutaj, podlinkuję Wam na kanale prezentację mojego unicornika, który poszedł do Danusi, a Danusia wysłała mi filmik, jak się cieszy, że go dostała i jaka jest szczęśliwa i zadowolona z tych, wiecie, wszystkich kolorów, księżniczek, koteczków i tak dalej. Danusia ma 3 lata, więc dostała też wszystko, co z tego albumu zostało. Dostała papiery, dostała to, co zostało z kolekcji i z teł. Dostała też wszystkie wycinanki, które mi zostały. No i oczywiście w związku z tym teraz, jak chcę zrobić kolejny album, to musiałam kupić papiery. Ok, to jest kolekcja Unicorn Suite. 20 oczywiście, nie? Tych papierów jest tutaj 24 sztuki, czyli 4 razy 6 arkuszy, 23 na 23, 190 gram. Tła też mają 190 gram i są oczywiście w takiej samej ilości. I to jest bardzo duża ilość, jeśli chodzi o zrobienie albumu. Jeśli ma się tła i kolekcję, to w zupełności naprawdę wystarcza. Mój album będzie miał 17 cm wysokości na 15 cm szerokości, więc w zupełności 20 wystarczy. A ja, z tego co ja się orientuję, nie mam kolekcji 30 unicornów. Tak mi się wydaje, że nie mam 30, w ogóle nie kupowałam. Kupiłam też w zielonych kotach papiery bazowe, 10 sztuk białych i 10 sztuk czarnych. I to są papiery o gramaturze 225 gram, bazowe, bo u mnie te bazowe papiery idą po prostu jak woda. Ja ostatnimi czasy robię bardzo dużo albumów, więc z czego jestem bardzo zadowolona, bo ja kocham albumowanie, więc no, tych papierów idzie naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i jest tutaj też gratis zielonych kotów, to są te paseczki, pierwsze są z Unicorn Suite, drugie są pewnie z którejś kolekcji dziecięcej, poznaję po tych, wiecie, serduszkach, jeden z moich ulubionych papierów, nie wiem czy, a, jest napisane Oh Boy, nie? Więc paseczki z kolekcjami Craft O'Clock, no i tutaj takie małe metale Made with Love. Ja ich bardzo często używam jako różnych tam, wiecie, zawieszek, przypinek i takich tam różnych pierdołek. No dobra, to mamy zielone koty. Oj, trochę rozwaliłam, odkładając. A teraz mamy sklepik Gosi. Na sklepik Gosi czekałam długo, naprawdę długo, ale się opłacało. Ale się opłacało. Najpierw zacznijmy od gratisów. No w sklepiku Gosi zawsze gratisami są paseczki z kolekcji Craft O'Clock i tych kolekcji mamy tutaj mnóstwo. I starsze, i nowsze, i mediowe, w różnych kolorach. Wiecie, to są paski z kolekcji Craft O'Clock i Craft O'Clock and Friends, więc tych pasków jest tutaj sporo. Dostałam też takie fajne kółka. To jest ta kolekcja robotowa. To jest kolekcja szkolna. To jest kolekcja, nie wiem czy nie Summer Fiesta przypadkiem, tak mi się coś wydaje. I to nie są paski Craft O'Clock, to jest chyba Alchemy of Art, te kółka. Tak, to jest Alchemy of Art.
Okej, ja te kółka bardzo lubię. Ja je często wykorzystuję w swoich pracach, jako na przykład ozdoba na bellybandzie. Pokazywałam Wam ostatnio unikornik i tam był taki bellyband ozdobiony kółkami. To jest też Alchemy of Art, kwiatki i takie słodyczowe filiżanki. To jest Greenery Invitation od Craft O'Clock. Tak? Tak, Greenery Invitation, dwa takie dłuższe, nieprzecięte paski. Tu mamy koperty i to są dodatki z junk journali, które już niestety nie wychodzą. Tych kart ostatnio używałam w swoim albumie lutego, takim vintage. Także bardzo, bardzo fajne. Tu też jest taka fajna, duża koperta. Jest nawet, wiecie, ten otworek i ten języczek taki do zamykania. No ja bardzo, bardzo, przepraszam Was, bardzo lubiłam te dodatki junk journalowe. Tutaj jest tło 30x15. Zakładam, że Craft O'Clock, tylko niestety nie mam pojęcia, jaka to jest kolekcja. Tutaj mamy Mintaya, dodatki takie zielone, ładne. Tylko nie mam pojęcia, co to jest za kolekcja. Ja już dawno Mintaya nie kupowałam, ale jakaś ślubna. Tak mi się wydaje. Albo wiosenna może. Ale nie jest napisane. Nie jest napisane, co to jest za kolekcja, więc Wam nie zdradzę. To jest też tło 30x30. O! I maty na zdjęcia. I bileciki. Ale fajowskie. Już od razu z tym, wiecie, trzymadełkiem, nie trzeba się wysilać. To też jest Craft O'Clock, jeśli się nie mylę. Tu mamy znowu Mintaya. No i to jest, nie wiem, co to jest za kolekcja, ale oczywiście kojarzę te dodatki, bo one są wszędzie. No i to są napisy z kolekcji tej dziecięcej, Sweet Prince i Sweet Princess chyba. Z jednej strony są takie zielono-szaro-niebieskie po polsku, a te różowe są po angielsku. Mnie już zdarzało się robić pracę na sprzedaż, gdzie klientka życzyła sobie angielskie napisy, więc ja jak najbardziej lubię te angielskie napisy i nie muszę tego sama, wiecie, cudować w kanwie i tego robić, nie? Dobra, to teraz przechodzimy do zakupów. Po pierwsze, birmata. Birmata, bermata, ja mówię birmata. Trudno, pośmiejecie się znowu. Ale nie zamówiłam nic z foamiranu, także się nie pośmiejecie tym razem. Mnie moje koleżanki wyśmiały, że ja mówię foamiran. To teraz się pilnuję, mówię foamiran. Mamy różnego rodzaju takie paski i części z birmaty. To bardzo przyspiesza robotę, bo nie trzeba już tego wycinać, nie? Tu mamy 9 cm na 21, jeśli się nie mylę, nawet na 23, a ta jedna jest chyba nawet 24. Tak, prawie 24, 23, no 24 powiedzmy. I to są takie paski, których ja często używam po prostu do pocięcia, żeby zrobić dystanse, ale tych konkretnych używam też jako po prostu grzbiet do albumu, nie? Bo one są po prostu idealne w tym celu, że tak powiem. Można przyciąć do różnej szerokości i do różnej długości i to jest, zawsze zajmuje mniej czasu niż odcinanie tego wielkiego arkusza birmaty. Tu mamy kwadraty 15x15, dokładnie, do albumów 15 i ja będę taki album robić pewnie w kwietniu, swój album, bo w marcu mojego albumu własnego projektu nie będzie, bo ja robię teraz trzy albumy naraz. Robię kolekcjownik, pierwszą stronę, która jest jeszcze nieskończona. Robię album z Kasią w ramach twórczych rozdziałów, z Kasią Kędzierską i zacznę robić album z warsztatów od Ania Tworzy. To jest taki album w Exploding Boxie. Nie zaciął się obraz, po prostu gadam i nie macham niczym. To jest taki album w Exploding Boxie.
Ja już robiłam takie pudełka i nie kupiłam dostępu do tego warsztatu z uwagi na pudełko, tylko z uwagi na niektóre rozwiązania. Szczególnie na te takie podnoszące się harmonijkowe elementy. Oczywiście, że ja to umiem sama wykombinować, nie? To nie jest żaden rock and science, ani jakaś wiedza tajemna, tylko po prostu chciałam to zrobić z kimś, kto już to robił kilka razy, żeby potem móc to stosować w swoich rozwiązaniach. Druga birmata to jest 17x17 i mi się wydaje, że ten album dla tej dziewczynki będę robić z tego 17x17, choć miało być na 21, ale jeszcze się zastanowię. Tu mam większą birmatę. 22x22, tak? 22x22. No więc wiecie, to już jest taki zacny rozmiar do sporego albumu, nawet do albumu pudełkowego. No i po raz pierwszy w życiu kupiłam sobie, nie po raz pierwszy będę używać, ale po raz pierwszy kupiłam sobie birmatę 30x30, a nawet chyba trochę więcej niż 30. Nie, dokładnie 30x30. Ponieważ ten album od Ania Tworzy, to pudełko, album nie, tylko pudełko do tego albumu, w pewnym momencie, czyli na wierzch i na spód tego pudełka jest wykorzystywana tektura, jest docięty kawałek z tektury tej 30x30 i on ma 21x30 cm. Ja sobie myślę, kurde, no przecież A4 to jest tam 21x29,5, no to zostawię A4 po prostu, ale potem doszłam do wniosku, że każdy papier, który będę przecinać razem z warsztatem, będę musiała znowu pamiętać o tym, że u mnie musi być tamte parę milimetrów mniejszy. Ania, pół centymetra to jest dla mnie za dużo. Więc u mnie tam jest 3 mm mniejszy papier bazowy i potem papier scrapbookingowy, a nie 5 mm, jak spora osób ludzi robi. Ja po prostu lubię, jak ta ramka jest mniejsza. Więc nakupiłam tej birmaty jak wściekła, ale wiecie, to jest wszystko po coś. Nie? Po coś i w związku z czymś, więc w ogóle nie żałuję, że to kupiłam. Od początku miałam taki plan, także zaczęłam w ogóle zakupy w sklepiku od tego, że wybrałam birmatę. Dobrze, następną rzeczą, którą kupiłam, to są pętle. No i to są pętle z tamperii, które poleciła nam kiedyś na warsztacie w Katowicach Kasia Kędzierska. I muszę Wam powiedzieć, że jak na stamperię, to widywałam droższe rzeczy stamperyjne. Kolekcje stamperii osiągają teraz takie ceny, że ja w ogóle nie wiem, czy to ktoś jeszcze kupuje w Polsce, bo one w Europie mają trochę inne ceny. Nie? W euro ta cena jest w Europie dużo niższa. I ja po prostu zastanawiam się, czy nie zacząć robić zakupów stamperyjnych kolekcji po prostu na stronie stamperii albo w jakimś sklepie włoskim, który te kolekcje stamperyjne ma, bo stamperia jest włoska, z tego co ja pamiętam, a Ciao Bella jest hiszpańska, nie? Albo odwrotnie. Dobra, ale kupiłam sobie te 4 pędzle. Cena jednego 10 zł, z tego co ja się tam nie mylę, a dobrze orientuję, to 10 zł. Ja już taki jeden pędzel mam i używam go tylko i wyłącznie do wybielania pracy białym gesem. Do niczego innego tego pędzla nie używam, a te kupiłam z myślą o woskach. Bo jeśli chodzi o woski, mili Państwo, to Wasza koleżanka Izabela Dab, czyli Craft Iza, poszalała bardzo. A nawet bardzo, bardzo. Ja jestem dość mediowa. Ja lubię media, ja lubię się brudzić, ja lubię chlapać, lubię różne takie dziwne rzeczy, więc kupiłam woski. Ja w swoich zapasach do tej pory miałam woski do uzyskania efektu rdzy, czyli taki miedziany, stary metal, złoty, 2 odcienie złotego, brąz. No i chyba koniec. Mam je tutaj pod ręką, ale już nie będę hałasować i ich wyciągać. No, miałam w każdym bądź razie z 6 tych wosków albo z 8. Natomiast one były wszystkie kupione z myślą jakby o jednym rodzaju pracy. Przepraszam. I z tych moich wosków nie dało się zrobić oczywiście pracy żadnej.
w takim efekcie shabby chic. To nie jest mój efekt i to nie jest to, co ja lubię. Nie cierpię jasnych prac. Ale postanowiłam wyjść trochę z tak zwanej strefy komfortu i kupiłam sobie woski pastelowe. Pierwszy z nich to metal różowa. To już na filmie we wtorek go widziałyście, bo ja tam woskowałam czajniczek. Piękny jest ten różowy, naprawdę. On jest taki, jakim go widzicie teraz w kamerze, to on taki jest. Jest pięknie różowy, naprawdę. Bardzo mi się ten wosk podoba. Tutaj mamy metal brąz oliwkowy. Takiego koloru oliwkowego jeszcze nie miałam i on jest brązowy. Jeszcze go nie używałam w żadnej pracy, więc nie wiem, jak on będzie się zachowywał, jaki on będzie miał ostatecznie kolor, ale mam nadzieję, że z tego brązu będzie ta oliwka też przebijać. Kolejny to jest metal grafit. Bardzo chciałam mieć ten wosk. On jest taki niebiesko-szary, ale bardziej niebieski niż szary. Chociaż tutaj przy tym jasnym świetle wydaje się dość niebieski, ale on jest jednak taki, wiecie, no grafitowy, nie? Następny to jest metal ciemnozielony. One są wszystkie oczywiście, wiecie, z tym połyskiem metalicznym, nie? Jak to woski. I on jest też piękny, bo proszę, jak mi się ten kolor zielony podoba, no naprawdę. Tak może go trochę przyciemnię. No nie, jednego nie będę przyciemniać. Jest naprawdę fajny. Naprawdę fajny. Ja lubię woski, więc... To jest kolor bardzo nieoczywisty. Metal żółć, czyli metalowy żółty. I on jest bardzo żółty, powiem wam. No naprawdę jest taki rażąco żółty. Nie wiem, czy kiedyś do czegoś użyję, ale jest, nie? Następny to jest metal jasno-niebieski i jest też ładny. Jest naprawdę jasny i jest naprawdę ładny. Tutaj mamy fiolet. Taki fiolet też jest cudny, naprawdę ładny. Ładny kolor. Tutaj mamy srebro księżycowe. Nigdy nie miałam srebrnego wosku, a bardzo często chciałam coś użyć. Miałam taki... To są ze Sea-Artu woski, a ja miałam chyba z Rangera taki bardzo, bardzo jasny niebieski i on też mógł udawać srebrny, ale no nie zawsze chciał udawać srebrny, a tym razem mamy srebrny i mamy jeszcze metal jasnozielony i on jest też bardzo ładny, ten kolor, naprawdę bardzo ładny. Teraz jeszcze na twórczych warsztatach Kasia nam powiedziała o kolorze wosku czarne złoto i to jest absolutnie coś, co będzie zaraz w moich zbiorach, jak tylko się gdzieś tam pojawi, to czarne złoto będzie. Chciałabym jeszcze kupić, a nie, mam ciemnozielony i jasnozielony, no i mam ten grafitowy. I jasno-niebieski, czyli powinny one ze sobą grać, ale jeszcze z niebieskich chciałabym kupić ciemno-niebieski. Akurat nie było w sklepiku Gosi, jak ja kupowałam te. Akurat był wykupiony, ale jeszcze ciemno-niebieski sobie, jak najbardziej sobie dokupię. No więc mam 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 9 nowych wosków. Nowych kolorów. No bardzo jestem z nich zadowolona. Matko kochana. Bardzo jestem z nich zadowolona. Bardzo mi się podobają. Bardzo się cieszę, że je kupiłam. Ok. Kupiłam w końcu nożyki od Vasen Creative. Mam nadzieję, że one będą pasować do mojej bigownicy. Tej bigownicy nie. Do bigownicy nich nie pasują. Do mojego trymera, tego z DP Craftu, bo DP Craftowych nie było. A jeśli nie będą pasować do DP Craftu, to mam nadzieję przynajmniej, że to będą pasować do tego akcjonowego trymera. Bo trymer jest potrzebny. Naprawdę, jak się chce uciąć pasek półcalowy albo 1/4 cala, to na gilotynie, nawet tej małej, którą ja mam taką, wiecie, jaką ja mam taką małą, nie? To jest no bardzo trudne. No jest prawie niemożliwe. Ja już robię to, wiecie, od końca, odejmując sobie ilości tych tam kreseczek, ale to jest no naprawdę trudne. A jak się ma mały pasek, który można by było spokojnie przeciąć na pół i uzyskać te pół cala, no to jest bardzo trudne. Pozazdrościłam dziewczynom, które kupiły skrapełko i kupiłam sobie, nie wiem dlaczego dwie, no w ogóle nie kumam bazy, dlaczego dwie,
ale mam dwie skarbonki, więc jedną zrobię z kolekcją taką kobieco-dziewczęcą, a drugą zrobię taką bardziej chłopięcą. Jeszcze nie mam tych kolekcji, do których będę używać tych HDF-ek, ale poczekamy na kolekcje dziecięce, na pewno się nowe na rynku pojawią, może nawet szybko. No i kupiłam bardzo dużo tekturek i wszystkie tekturki shakerowe, bo ja doszłam ostatnio do wniosku, że ja w ogóle nie mam shakerów i jak ja potem chcę coś zrobić, to to jest no niezwykle trudne, no bo nie mam tych shakerów, nie? I potem muszę wycinać z birmaty, a ja nie wytnę, nawet nożykiem nie wytnę takich kształtów, na przykład takich ramki z serduszkami. Bardzo mi się to podoba, bardzo mi się to podoba. Tylko ja nie jestem pewna, ale nie. Bo niektóre z tych, wiecie, tekturek nie są zapakowane w folię. I ja się zastanawiam, czy to nie są gratisy, ale nie są, bo ja te króliki na pewno kupowałam, na pewno je zamawiałam. Więc mamy shakera króliczka. Będziemy robić kartkę wielkanocną, drugą taką samą, też króliczek. Mamy żarówki. Trzy razy, bo no bo nie, jak zamawiać, to zamawiać. One były jakoś bardzo tanie, dlatego ja je zamówiłam w sporej ilości. Oczywiście wszystkie te tekturki, które ja Wam pokazuję i HDF-ki, to jest Craft Ula, nie? Mamy takie duże żarówki z napisem Art. Ja już używałam takiej dużej, bardzo dużej takiej żarówki, ale to była żarówka z HDF-ki, a nie z birmaty. No to mamy taką żarówkę. Mamy kolejne ramki z serduszkami, tym razem otwartymi, a nie pełnymi. Tam były pełne serduszka. Mamy shaker gwiazdki. A, on jest zapakowany w taką podwójną folię. Shaker gwiazdki. No i mamy shakery ramki. No i teraz mi, jak byłam teraz na tych warsztatach w Tykocinie i robiłyśmy ten album, ja akurat tulipanowy, no to w zestawie tym, wiecie, warsztatowym były HDF-ki i ramki. I ja sobie myślę, kurde, czemu ja tego nie kupiłam nigdy? Nie, to przecież to nie kosztuje jakieś wielkie pieniądze. No i kupiłam sobie tych ramek teraz, żeby mi już starczyło na długo. I to jest ramka zaczynając od 10 na 10, więc to może być shaker na boksa. Tu mamy ramkę 14 na 14, więc jak najbardziej shaker na okładkę albumu. Nie? I tu ja będę go wykorzystywać właśnie do tego albumu dla tej mojej kumpeli. Tu znowu mamy 14 na 14, tu jest nawet napisane, nie? Jaki to jest wymiar, ale no wiecie. Tu mamy znowu shaker chmurki. Taki mały. To może tą chmurkę na tego unikornika razem z tym, no, z tęczą. I tutaj mamy sześć takich ramek wyciętych. I to jest 15,5 na 15,5 i to mamy 6 razy. To jest chyba gratis. Bo to jest niezapakowane, więc nie wiem, czy to nie jest po prostu gratis od Uli. No, tak, mogę się tak zastanawiać. Kupiłam sobie też dwa shakery 19 na 8. To jest do kartki DL-ki. Ja lubię kartki DL-ki i nawet dosyć je tam czasami robię. Chciałam powiedzieć, że dosyć często je robię, co nie jest prawdą. Kupiłam też taki shaker, takie filiżanki z takim, wiecie, z taką pianką. One są świąteczne, co prawda, ale coś mi się wydaje, że one były w promocji. No i kupiłam sobie też dwa shakery jajka. I tutaj jest taka pisanka, wiecie, taka no, pisankowa. Pod spód najlepiej ją wykleić papierem. A tutaj jest taka z taką piękną kokardą. A nie widzicie, teraz widzicie. Z kokardą. A tu jajka. I to, mili Państwo, byłoby tyle, jeśli chodzi o zakupy przedurodzinowe w marcu.
Czekam jeszcze teraz na zakupy pourodzinowe, bo oczywiście jak była promocja na maski, to też się zgłosiłam i kupiłam ileś tam masek w sklepiku Gosi. Kupiłam też tam inne rzeczy, ale to już niekoniecznie takie, wiecie, dekoracyjno-kraftowe, tylko tam takie bardziej potrzebne do tego, żeby stworzyć coś kreatywnego. Ale to opowiem Wam, jak będę prezentować drugą część zakupów i mam nadzieję, idą też do mnie płótna. Różnokolorowe, ale raczej w mojej kolorystyce, czyli granat, szary, butelkowa zieleń i ekry jeden. To też idzie razem z tekturą. To tam kupiłyśmy z koleżanką No dobra, gdzieś tam, nie? Nie pamiętam nazwy tego sklepu, ale bardzo popularny sklep, w którym kupuje się płótna i tekturę. Stój, nie uciekaj, pudełko. Z tych zakupów ze sklepiku Gosi to jestem mega zadowolona, mega. Po prostu nie mogłam się tego doczekać. Chciałam koniecznie zobaczyć te woski przede wszystkim i te pędzle, nie? Chociaż ja mam ten pędzel jeden, takiego wam mówiłam, on tam stoi daleko, nie pokażę go wam, ale on jest chyba trochę mniejszy niż te. O jeny, jeszcze jedną rzecz kupiłam, ale muszę wstać, żeby wam ją pokazać. I powiem wam, dziewczyny, że to był zakup, no chyba oprócz wosków najlepszy. Tak, wiem, jestem dość monotematyczna z tymi woskami, ale kupiłam jeszcze to, czyli maty. Te, przepraszam, głową moją widzieliście. Maty magnetyczne, żeby zrobić porządek z wykrojnikami. No i powiem wam, że kupiłam cztery takie maty, o wiele za mało do ilości moich wykrojników, ale przynajmniej ta część, która była w luźnych woreczkach, albo do której uszkodziły mi się oryginalne opakowania, albo które kupiłam gdzieś na bazarku, na przykład jak te koła, to te wykrojniki kupiłam na bazarku i one były po prostu zapakowane w taką zwykłą folię. I po prostu... No, strasznie trudno było cokolwiek znaleźć. Ja mam taką teczkę wielką, zapinaną na te wykrojniki. One tam latały, wpadały mi między te przegródki. Nie mogłam niczego znaleźć, wściekałam się. A teraz przynajmniej mam te maty i wykrojniki są, wiecie, poukładane i ładnie zorganizowane. Te maty były chyba, jeśli się nie mylę, po 4,50 albo po 5,50. No, żadna cena, naprawdę. Razem z tymi kopertami. Więc ja jeszcze tych mat sobie w sklepiku przy okazji zakupów dokupię, bo to warto, naprawdę warto mieć te maty. Ja wiem, że one są tam na temu i tak dalej, nie? Ale wydaje mi się, że te na temu kosztują po prostu więcej niż te w sklepiku Gosi. No i tutaj mogłam sobie kupić nawet jedną taką matę, nie? Żeby spróbować, czy to działa, czy się kleją te wykrojniki, a tam muszę kupić od razu 10, nie? Także no... Nie wiem skąd Gosia, czyli Ula, zamawia te tematy, ale to już tam, wiecie, nie interesuje mnie. One są dobre, dobrze trzymają, dobrze, ale nie jakoś bardzo mocno, że tam trzeba, wiecie, walczyć z oderwaniem tego wykrojnika. Nie, ale jak są tak włożone do tego mojego opakowania, czy tak, nie, tak są włożone do tego opakowania, no to w zupełności mi to wystarcza. Teraz jeszcze zapoluję, ale to już w takim zwykłym papierniczym sklepie, na taki segregator na 3 na wysokość 20 na 20, tak? Żeby móc sobie te wykrojniki włożyć do segregatora i nie trzymać tego w tej takiej plastikowej teczce. Dopóki miałam tych wykrojników kilka, no to ta teczka się sprawdzała, bo ona jest taka, wiecie, harmoninkowa tutaj po bokach. Więc ona mi się nie rozłaziła, nie rozchodziła. Raczej to dobrze wyglądało. Natomiast kiedy zrobiło się tych wykrojników dużo i ona się zaczęła tak rozłazić, to po pierwsze zajmuje bardzo dużo miejsca i już ją trzymam na podłodze, bo nie mam gdzie jej włożyć. A tak bym sobie ten segregator postawiła na półkę i może nawet częściej bym sięgała po wykrojniki niż to robię w tej chwili. Ja teraz więcej wycinam grafik i używam grafik, ale no czasami te wykrojniki by się zdały, ale no wiecie, ciężko dostępne gdzieś tam pod biurkiem na podłodze, więc często też o nich po prostu zapominam. No chyba, że jakąś ramkę wycinam, no to wtedy sięgam.
No dobra, to zakupy przedurodzinowe to wszystko. Zapraszam Was na drugi film, zakupy pourodzinowe, gdzieś tam pod koniec miesiąca. O, ja ich chyba jeszcze nie mam dokładnie zaplanowanych, ale gdzieś tam pod koniec miesiąca one na kanał wpadną. No i teraz następne filmy, te kwietniowe i nie wiem, czy jeszcze nie marcowe, ale nie, bo w marcowych już nie będzie takich rzeczy. No to kwietniowe filmy to będą na pewno filmy z wykorzystaniem tych wosków w pracach. Będę robić różne tam, wiecie, HDF-ki, są warsztaty, te twórcze rozdziały u Kasi, tam też jest mediowo. Z myślą też o tym, kupiłam też trochę te woski, ale też z myślą, tak wiecie, o samej sobie. No dobra, no to ja Wam bardzo, bardzo serdecznie za dziś dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Zostawcie po sobie jakąś wiadomość. Ja Wam zostawiam serducho, a Wy zostawcie lajka albo zostawcie komentarz, co tam sobie chcecie. No dobra, to papatki. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.